Pani marszałek, Wysoka Izbo. Mija kolejny miesiąc od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Od początku wojny, czyli od 24 lutego, na przejściach granicznych z Ukrainy do Polski odprawiono już ponad 3,5 miliona osób, z których większość stanowią kobiety i dzieci. Przed atakiem Rosji w naszym kraju mieszkało około miliona Ukraińców. Część z nich to mężczyźni, którzy wrócili do kraju, by go bronić. Część uchodźców wyjeżdża dalej, do państw Europy Zachodniej. Część zdecydowała się już na powrót do własnego domu, ale większość z nich zostaje w Polsce. Po to, aby dopiero po zakończeniu wojny móc wrócić do domu. Na wielki podziw i szacunek zasługuje postawa polskich obywateli, którzy przeorganizowali swoją codzienność, by nieść pomoc potrzebującym. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas otworzyło serca i domy dla tych, którzy potrzebowali wsparcia i pomocy. Dla tych, którzy ucieczce przed wojną niejednokrotnie pozostawili dorobek swojego życia i przybyli do Polski jedynie z podstawowymi rzeczami. Z tego miejsca chcę podziękować wszystkim Polakom, którzy odpowiedzieli na potrzeby drugiego człowieka. Dziękuję wolontariuszom, którzy niestrudzenie niosą pomoc na przejściach granicznych, w ośrodkach dla uchodźców i dworcach. Dziękuję tym, którzy przyjęli kobiety i dzieci z Ukrainy pod swój dach, co daje im namiastkę normalnego życia. Wyjątkowa postawa Polaków została dostrzeżona i doceniona również poza granicami Polski. Jesteśmy jedynym krajem, który przyjmuje potrzebujących we własnych domach, a nie w obozach dla uchodźców. To pokazuje, jak szlachetne serca mają Polacy. Mając w pamięci bolesne doświadczenia I i II wojny światowej, tym bardziej jesteśmy wrażliwi na niesprawiedliwość, jaka spotkała Ukrainę. A ta ogromna fala wsparcia jest tego przejawem. W kontekście totalitarnych zapędów Rosji jeszcze bardziej uwydatnia się bezcenna wartość niepodległości i suwerenności, o które trzeba stale zabiegać. Pamiętajmy o tym szczególnie teraz, by zawsze działać ponad podziałami w interesie naszej ojczyzny. Dziękuję.